Witam bardzo serdecznie z siedziby Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Fundacja zajmuje się popularyzacją nauki, szczególnie w sposób interaktywny, ale także w swoim gronie ma zespół naukowców aktywnych i ja jestem jednym z nich. Nazywam się Mariusz Dąbrowski, jestem prezesem Fundacji Eureka, ale z wykształcenia jestem fizykiem cząstek elementarnych i kosmologiem, a także zajmuję się aktualnie także kwestiami związanymi z energią jądrową. Ale dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wykład, który odbiega trochę od, znaczy łączy w sobie coś, co trapi nas aktualnie w życiu codziennym, z czymś, co znajduje się gdzieś daleko we wszechświecie i coś, co aktualnie też możemy obserwować. A więc chciałbym Państwu przedstawić taki temat, który łączy ze sobą kwestię wirusa COVID-19 i kwestie czarnych dziur, które gdzieś znajdują się we wszechświecie. Szanowni Państwo, całe dzisiejsze wydarzenie chciałbym Państwa powitać i w jakiś sposób przypomnieć i uhonorować, że dzisiejsze wydarzenie odbywa się w ramach E-Spin Day 2020. Co to jest SPIN? SPIN to jest Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka, które stowarzysza kilkanaście polskich organizacji zajmujących się interaktywną edukacją. Oczywiście, jak widzimy, przedsięwzięcie odbywa się w trybie zdalnym, a zatem w tym trybie będziemy dzisiaj rozważać zagadnienie. Do Spin Day 2020, który także wypada w Międzynarodowym Dniu Centrów i Muzeów Nauki, uczestniczy kilkanaście, w tym no, na tej mojej transparencji widać 11 organizacji, w tym Fundacja Eureka. Spróbuję przejść teraz do meritum sprawy. Pozwolę sobie jeszcze raz wrócić do modu bez edycji. Momencik, ponieważ nie pojawiła mi się pewna opcja, którą chciałbym zastosować. Proszę mi wybaczyć chwilę. Szanowni Państwo, tematem dzisiejszego wystąpienia jest pseudofraktalna geometria wirusa COVID-19, jego zdolność przyklejania się z tego wynikająca i relacja tego, o czym Państwu powiem, z czarną dziurą. Otóż pojawia się pytanie,
czym jest COVID-19. Wiele Państwo razy widzicie w telewizji takie latające kulki, które na nich są takie wypustki o rozmiarze troszkę mniejszych kulek, a na tych wypustkach są kolejne wypustki, które jeszcze są mniejszymi kulkami. I proszę Państwa, zachodzi takie pytanie, czy jest to struktura, która jest strukturą fraktalną. Co to są struktury fraktalne? Struktury fraktalne to są struktury samo powtarzające się. Takich struktur fraktalnych w przyrodzie mamy bardzo dużo. Chociażby jak popatrzymy na główkę kalafiora, to widzimy, że właśnie ona taką strukturę tworzy, że jest jedna wielka główka kalafiora i ona składa się z kilku mniejszych główek, a te główki mają takie mniejsze jeszcze główeczki, że tak się wyrażę. I taką strukturą fraktalną znaną, istnieje kilka takich struktur, znanych struktur fraktalnych. Ja przedstawię kilka. Pierwszą z nich jest płatek śniegu Kocha. W jaki sposób jego się tworzy? Otóż bierzemy trójkąt i boki tego trójkąta dzielimy na trzy części i środkową część dzielimy bok, na przykład ten, na trzy części. Środkową część uzupełniamy dwoma bokami, takimi, że one też tworzą trójkąt. I później wykonujemy tę czynność tak samo następnym, na każdym utworzonym w ten sposób boku, czyli jak widać, z jednego boku trójkąta stworzyliśmy cztery boki i te boki z kolei poddajemy tej samej procedurze. Dzielimy to na trzy i tutaj formujemy kolejny trójkąt i w tym trójkącie kolejny trójkąt. I tak możemy kontynuować to w nieskończoność. To jest wykład popularny. Ci z Państwa, którzy nie lubią formuł matematycznych, mogą to zignorować. Natomiast ci, którzy mają jakieś pojęcie na temat matematyki, króciutko to wytłumaczę. Taka struktura fraktalna ma tak zwany wymiar fraktalny i ten wymiar to nie jest wymiar taki jak linii. On jest troszeczkę większym wymiarem niż linia, bo jak widać, do linii, do tego boku trójkąta dołożyliśmy jeszcze coś takiego, co jest zagięciem i to zaczyna zajmować trochę powierzchni. A więc jest to struktura, która nie jest ani linią, ani nie jest płaszczyzną, czyli strukturą dwuwymiarową. Jest to coś pomiędzy. I taką strukturę, taki wymiar fraktalny obliczamy za pomocą wyliczenia, ile jest n wymiarowych sześcianów, czyli odcinków o boku określonym epsilon potrzebnych do pokrycia fraktala. Więc jeżeli wrócimy do poprzedniej struktury, to widać, że tutaj pokrywamy ten bok czterema odcinkami o długości 1/3 tego, co było na początku. Bo na początku było, bok miał jeden, podzieliliśmy na trzy odcinki i dodaliśmy dwa odcinki o długości 1/3 tutaj z boku. I wykonujemy tę czynność w jakiejś liczbie kroków. W pierwszym kroku mieliśmy jeden taki odcinek tu na prawo, tak, jeden odcinek w tym trójkącie.
Później mieliśmy tych odcinków potrzebnych do pokrycia 4, raz, dwa, trzy i cztery. I później kolejno do każdego z nich dołożyliśmy po 4, czyli już jest 16. No i potem do każdego z tych dołożyliśmy 4, czyli tych odcinków jest 64. Korzystając z formuły tej górnej, możemy napisać wyrażenie, które nam policzy, jaki jest ten wymiar fraktalny. Proszę Państwa, ten wymiar to jest 1,26, czyli ani nie jest to linia, ani powierzchnia. Tu jeszcze może bardziej dokładnie możecie Państwo zobaczyć. Tak, najpierw miałem odcinek L, później ten odcinek L podzieliłem na 3 i dodałem tą wypustkę o długości 1/3, czyli otrzymałem 4 odcinki. No i później znowu podzieliłem ten mniejszy, ten odcinek na 3 i zrobiłem wypustkę, czyli mam 4, 8, 12, 16 odcinków potrzebnych do pokrycia tego fraktala. Taki fraktal to może też być brzeg morski, na przykład, proszę Państwa, Wielka Brytania ma dużo zatok zakręconych i brzeg morski tak naprawdę w Wielkiej Brytanii jako wyspie jest taką strukturą nieco fraktalną. Proszę Państwa, tu mam ten sam fraktal, ten płatek śniegu Kocha, ale w wydaniu trójwymiarowym. Jak Państwo widzicie, jest to struktura jeszcze bardziej skomplikowana, ale wciąż fraktalna. Teraz inny fraktal, to jest trójkąt Sierpińskiego. Znowu mam trójkąt, dzielę ten trójkąt na dwa, znaczy boki tego trójkąta dzielę na dwa, tutaj i kolejno tworzę trzy trójkąty w ramach każdego z tych, znaczy z tego dużego trójkąta tworzę trzy trójkąty tu wewnątrz, tak? I następnie dzielę to kolejno, otrzymując kolejne kopie. Tych kopii jest trzy, ale bok ma 1/2 i teraz jak to podniosę, będę iterował, to się tak mówi matematycznie, jak w poprzednim przypadku poszczególną liczbą kroków, to otrzymam wyrażenie, które da mi wymiar fraktalny 1,585, czyli to nie będzie ani linia, ani też powierzchnia, tylko coś pomiędzy. No tutaj jeszcze bardziej skomplikowany trójkąt Sierpińskiego, który staje się czworościanem i jak widać ta struktura jest przestrzenna i teraz ta struktura ma wymiar fraktalny 2, czyli zachowuje się tak, jakby była powierzchnią. Proszę Państwa, kolejna struktura to jest słynna gąbka albo kostka Mengera. Proszę zwrócić uwagę, że dzielę teraz sześcian w taki sposób, że każda ściana dzielona jest na trzy, znaczy bok każdy jest dzielony na trzy i z tego wycinam jedną kostkę z tego boku i w ten sposób otrzymuję strukturę, czyli widać, że z kostki w pierwszym kroku, która była pełna, otrzymuję, jak widać tutaj, na tej ścianie z przodu, tu mam tą ścianę z przodu, otrzymuję raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kostek. Ta ściana tylna ma też 8 kostek, a ściany boczne dodają 2 dodatkowe kostki, czyli razem jest 20 tych kostek. No i później sukcesywnie będę miał tych najpierw mam
jedną kostkę, czyli 20 do potęgi 0 dla tych osób, które rozumieją matematykę. I to jest jedna kostka w kroku zerowym. W kroku pierwszym mam 20 do potęgi pierwszej i to jest 20 kostek. A teraz te 20 kostek znowu tutaj pomnożę przez, tu jest 20 takich mniejszych kosteczek i to pomnożę przez 20 takich kostek, no to będę już miał 400 kostek. I policzenie tego pokazuje, że wymiar fraktalny takiej struktury jest 2,726, czyli jest to tak naprawdę nie powierzchnia, ale jest to prawie objętość. Szanowni Państwo, tu widzimy taką kostkę jeszcze bardziej skomplikowaną, tą kostkę Mengera. No i teraz przejdźmy do naszego przypadku COVID-u. Otóż nasz COVID-19 ma strukturę, która jest bardzo podobna do tak zwanego sphere flake, czyli płatka sferycznego. Na sferę nakładamy kolejno maksymalnie dużo mniejszych sfer i na te kolejne sfery jeszcze mniejsze. Proszę zobaczyć, tak zaczynamy od sfery, później biorę mniejszą sferę, przyklejam do tej sfery i tyle, ile mi się tu zmieści wokoło, no ten promień tak na oko, to 6 takich sfer by się może ewentualnie zmieściło w płaszczyźnie, ale jak wezmę to przestrzennie, to jeszcze trzeba to uwzględnić. I proszę Państwa, otrzymuję coś takiego, co jest tutaj. Ja może ze względów technicznych nie wyedytuję tego filmu w tym momencie. Spróbuję to zrobić na koniec, żeby mi się nie zawiesiła ta prezentacja. Państwo widzicie, tę strukturę wziąłem z YouTube'a, gdzie można zobaczyć to dynamicznie. Ja tu pokażę dwa momenty. Pierwszy moment to taki, kiedy powstaje taka, mamy tylko trzy kroki, a tu mamy już, proszę zobaczyć, tych kroków dużo, dużo więcej i tak możemy kontynuować. Przy czym proszę zobaczyć, że te sfery nie są za bardzo zagęszczone. One są dosyć rzadkie. I to się nazywa płatek śniegu. Czyli tak, przepraszam, płatek sferyczny, przepraszam, nie płatek śniegu, płatek sferyczny. I proszę Państwa, ta struktura, proszę zobaczyć, tak, przypomina nam w jakiś sposób COVID-19. Widzimy, że ta struktura, no, ten COVID ma tą strukturę pseudo, bo COVID nie kontynuuje tego w nieskończoność. Ja mogę to jeszcze zagęścić bardziej i każdy z tych, tak, mogę pójść do rozmiarów jak najbardziej mikroskopowych z tą rozciągłością. Proszę Państwa, i co ta struktura powoduje? Otóż powoduje lepsze przyczepianie się, ponieważ jest większa powierzchnia styku możliwa, tak, bo te łapki, te chwytki są w stanie w jakiś sposób zazębić się, chociażby z naszą skórą czy z włosami. I to najlepiej zaobserwować na przykładzie stonogi, tak? Stonoga może łatwo się przyczepiać, tak, do, jeśli by miała dwie nogi, to trudniej jest jej przyczepić. Ale oczywiście to jest tylko uproszczenie, ponieważ stonoga ma tylko nogi, to są pojedyncze chwytki i na tych chwytkach nie wyrastają kolejne chwytki i tak dalej.
Podobnie szczotka do włosów też no jest ułomna w stosunku do tej struktury fraktalnej COVID-a, ponieważ no ma tylko jedne takie wypustki. Szanowni Państwo, co możemy tutaj, kolejny slajd z wzorami, ale te osoby, które nie mają kompetencji matematycznych, mogą to opuścić, ale to, co jest tu najważniejsze, że w takiej strukturze tego płatka sferycznego następuje znaczne zwiększenie możliwej powierzchni styku, przylegania i w konsekwencji przyklejenia się do danego obiektu porowatego, no na przykład takiego jak skóra, czy dowolnego obiektu, bo jest większa powierzchnia, tak jak ten brzeg Wielkiej Brytanii, jest dużo więcej możliwości interakcji człowieka z wodą, tak? Jest więcej wybrzeża, czyli więcej można postawić na przykład domków jednorodzinnych, które by miały dostęp do wody. Proszę Państwa, chodzi i teraz tak, większa jest powierzchnia, czyli też większy jest promień efektywny takiej struktury. I tutaj widzimy w tym wyprowadzeniu, tu powierzchnia sfery to jest 4 pi r kwadrat. Tu widzimy, że mamy 4 pi r efektywne do kwadratu, a ponieważ tutaj mamy w mianowniku liczbę mniejszą od jedności, no to r efektywne będzie większe od takiego r, jakby to była taka czysta sfera. No i proszę Państwa, pojawia się nam taki współczynnik delta, który jest od 0 do 1. Jeżeli jest to 0, to jest taka zwykła powierzchnia sfery i to jest powierzchnia, tak, to jest no, tak jak powierzchnia kartki, a jak 1, to już jest tak, jakby było to do sześcianu, czyli tak jakby to była objętość, czyli ten nasz płatek sferyczny może albo być w szczególnym przypadku tylko powierzchnią, albo jeżeli te chwytki przyrastają, to może to w najbardziej ekstremalnym przypadku zachowywać się jak objętość. I proszę Państwa, to ma coś wspólnego również z rozważaniami dotyczącymi kosmosu. Otóż czarne dziury pożerają wszelką materię, pożerają w sensie cudzysłowiu, pochłaniają materię wokół nich i otaczają się horyzontem i ten horyzont ma kształt sfery o pewnym promieniu grawitacyjnym Schwarzschilda. Wszystko, co wejdzie pod tą sferę, pod ten horyzont, już nie może z niej wyjść. Czyli jeżeli mamy informację o jakichś cząstkach, które wpadają pod tą sferę Schwarzschilda, na przykład jakie one miały własności fizyczne i tak dalej, to te wszystkie własności, jak wpadnie, to te cząstki wpadną do czarnej dziury, czyli pod tą powierzchnię horyzontu, to tracimy absolutnie o nich informację. Jedyne co, zostaje informacja o ich masie, a o innych wszystkich własnościach ta informacja jest zaniedbana, jej nie jesteśmy w stanie uzyskać. Natomiast ta informacja jest zgromadzona w postaci tak zwanej entropii Bekensteina, a entropia to jest ujemna informacja, albo informacja to jest tak zwana nekentropia, czyli entropia to jest miara nieuporządkowania, czyli im mniej mamy informacji o systemie, to znaczy, że jest większa entropia o tym systemie. Jak mamy większy bałagan na biurku, to mamy mniej informacji na temat tego, no gdzie jest mój podręcznik do matematyki. I właśnie koncepcja
pochłaniania informacji przez czarną dziurę sprowadza się do tego, że ta informacja jest zgromadzona na horyzoncie czarnej dziury. Ta informacja może być wypromieniowana z czarnej dziury w postaci promieniowania Hawkinga. To jest nic innego jak promieniowanie elektromagnetyczne, które po jakimś czasie może się wydostawać z czarnej dziury. Nikt jeszcze tego promieniowania nie zmierzył, ale jest duże przekonanie fizyków o tym, że ono realnie może istnieć. Proszę Państwa, tak samo jak nikt nie wierzył jeszcze kilka lat temu w istnienie fal grawitacyjnych i w to, że czarne dziury mogą się zderzyć i te fale wypromieniować. Wcześniej, przed odkryciem czarnych dziur w naszym centrum galaktyki, nikt nie wierzył w istnienie czarnych dziur. Więc to samo może być z promieniowaniem Hawkinga. No i proszę Państwa, jeszcze jest jedna hipotetyczna możliwość, że informacja o naszym wszechświecie może być zgromadzona na powierzchni horyzontu kosmologicznego. Ten horyzont kosmologiczny to jest obszar, z którego światło do nas może dotrzeć. Jeżeli światło jest poza tym horyzontem, to ono nie może do nas dotrzeć. Światło, jak wiemy, porusza się z prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę. No i w związku z tym ono, te tylko możemy obserwować galaktyki czy gwiazdy, które są w zasięgu tej odległości. Szanowni Państwo, w obu przypadkach czarnej dziury i kosmologicznego horyzontu zgromadzona informacja na powierzchni horyzontu może być większa dla geometrii fraktalnej. Czyli jeżeli geometria horyzontu czarnej dziury czy kosmologiczna jest fraktalna i podobna do geometrii COVID-19, to wówczas możemy zgromadzić więcej informacji, czyli może być zgromadzone więcej informacji. I tu widzimy, że tej informacji może być zgromadzone tyle, co na tej efektywnej entropii. Ta entropia efektywna, wyrażamy ją w postaci takiego bitu informacji, przeliczamy ją na bit informacji, a najmniejszy bit informacji to jest tak zwana powierzchnia Plancka. To jest najmniejsza jednostka powierzchni, która może być zmierzona w ramach teorii ogólnej względności Einsteina. Poniżej tej powierzchni załamuje się nasze, wszelkie załamują się teorie fizyczne. Więc taki mały bit informacji, najmniejszy, dzielimy powierzchnię horyzontu przez ten najmniejszy bit informacji i otrzymujemy, jaka jest informacja albo ta entropia zawarta na powierzchni horyzontu. I proszę Państwa, obliczenia wskazują, iż obecnie w całym obserwowalnym wszechświecie zgromadzona jest informacja o wielkości, którą napisałem. Jest to 10 do potęgi 120. Co to znaczy 10 do 120? To jest 10 pomnożone przez 10 120 razy. Milion to jest 10 pomnożone przez siebie 6 razy. Więc proszę sobie wyobrazić, jak ogromna jest ta informacja. Ale mało tego, jeżeli mamy do czynienia ze strukturą fraktalną horyzontu, z parametrem delta, który tutaj Państwo widzicie, to jest ta delta, to ta struktura fraktalna horyzontu zwiększa tę entropię maksymalnie jeszcze 60 razy, bo
proszę zobaczyć, że to jest 120 razy 1, dodać 1 druga. Jeżeli to jest 1 dodać 1 druga, to jest 3 drugie i to daje 10 do 180 bitów tej informacji. A zatem COVID-19, jeżeli jego struktura miałaby być odtworzona chociażby dla czarnej dziury czy dla wszechświata, w ten sposób informacje wszechświat czy czarna dziura może mieć informacje, no można powiedzieć, o połowę rzędów wielkości większą. Szanowni Państwo, na zakończenie pozwolę sobie przedstawić pewien wątek osobisty. Otóż pomysł ten, żeby zastosować geometrię COVID-19 do horyzontu wszechświata czy czarnej dziury, wypłynął od wybitnego kosmologa profesora Johna de Barrowa z Cambridge, kosmologa i laureata Nagrody Templetona, która jest wyższa od Nagrody Nobla, który niestety zmarł niedawno i który w trakcie ostatnich kilku miesięcy swojego życia w kwietniu 2020 roku przedstawił tę hipotezę o możliwości zastosowania tej struktury geometrii COVID-19 do wszechświata. To jest zawarte w pracy przedstawionej tu na dole. Ta koncepcja została, ponieważ przyjaźniłem się z profesorem i byłem jego uczniem. Ta koncepcja była też rozwijana przeze mnie i przez mojego współpracownika z Uniwersytetu Szczecińskiego, Vincenzo Zalzano, i została przedstawiona także pewne elementy dotyczące obserwacyjnego badania, czy ta możliwość jest słuszna, i potwierdzenia, że pasuje ona do obserwacji astronomicznej, została przez nas przedstawiona. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozwolę sobie, jeśli się da, wrócić teraz do linka na YouTubie. Być może uda mi się go uruchomić, mam nadzieję. Jeśli nie, to zachęcam Państwa do obejrzenia tego linka samodzielnie. Jeżeli mam, proszę bardzo, proszę Państwa, jeżeli widzą Państwo, mamy to na ekranie przedstawione, właśnie ten link. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał zadać... Przepraszam bardzo, tak tu się coś włączyło na link. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Jeżeli jest jakieś pytanie, widzę, jest pytanie jedno na czacie. Dziękuję za komentarz. Właśnie skończyłem czytać książkę o niczym Johna Barrowa, w której nawet nie, tak jestem wspomniany. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Teraz pan Łukasz, jakie są przesłanki obserwacyjne co do fraktalnej struktury horyzontu? Właśnie, panie Łukaszu,
dokładnie w tej pracy mojej, którą zaprezentowałem i ma pan do niej referencję, jest odwrotna kolejność, to znaczy założyliśmy tę strukturę fraktalną i z naszej pracy wspólnej z profesorem Vincenzo Zalzano wykazaliśmy, że ta struktura fraktalna, jeżeli miałaby miejsce, to nawet z pod względem statystycznym lepiej pasuje obserwacyjnie do geometrii wszechświata opisywanej modelem standardowym w tej chwili lambda CDM, czyli stała kosmologiczna i ciemna zimna materia. Jest prac wiele, również kolegów innych, którzy pisali na ten temat, ale nasza praca wyraźnie wskazuje, że te przesłanki występują. To jest, jeśli chodzi o statystykę, natomiast trzeba by było wykazać jeszcze pewne inne własności dotyczące tego horyzontu. To znaczy ta struktura fraktalna nie jest odrzucona statystycznie, a z punktu widzenia statystycznego lepiej nawet się sprawdza niż model w tej chwili standardowy. Nie widzę więcej pytań, zatem bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przyłączenie się i za uwagę i życzę Państwu miłego wieczoru, jak również odpoczynku w trakcie jutrzejszego Święta Niepodległości. Dziękuję bardzo za uwagę.